Dzień dobry. Dzisiaj gościem jest pani Danuta Korzusznik. Zgadza się? Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa. To jak? To jesteśmy po wyborach, ale zanim zaczniemy o tym politycznym pani zaangażowaniu, to najpierw takie społeczne, bo działa pani na różnych płaszczyznach. Gdyby pani mogła powiedzieć, w czym się pani najbardziej spełnia? Właśnie w tej pracy społecznej to jest dla mnie ogromna radość, satysfakcja. To daje taką też ogromną siłę właśnie współpraca z ludźmi gdzieś tam w takich godnych warunkach, czyli praca w kole gospodyń, praca w macierzy ziemi cieszyńskiej, w kółku rolniczym, tutaj ze strażakami, jestem też członkiem naszej straży na mieście, ale tak, kiedyś tam też przygoda z innymi stowarzyszeniami. To już mniej, najbardziej takie te lokalne, ta praca, którą wykonuję też zawodowo, ale ogromna jej część to jest też właśnie tej społecznej pracy właśnie w rejonowym związku, to co robię, to właśnie ta praca z kołami gospodyń z całego regionu naszego, tak zwanego Podbeskidzia, czyli 6 powiatów byłego województwa bielskiego. I to jest dla mnie ogromna radość, jak również zawsze gdzieś pamiętam od dziecka, chciałam być nauczycielem i mam to szczęście właśnie tą pracę moich marzeń wykonywać, także to daje mi ogromną satysfakcję. A jest jakaś rzecz, z której pani jest szczególnie dumna w tej pracy w szkole albo jako społecznik? Tak, i praca w szkole, i to, że wydaje mi się, że mam dobry kontakt z młodzieżą, że chodzę na lekcje z radością, że będę mogła spotkać moich uczniów, a nie ze stresem, więc to jest dla mnie osiągnięcie w dzisiejszych czasach, bo to różnie bywa. A w pracy społecznej to, że jak się nam udaje coś fajnego zrobić, teraz jestem na etapie organizowania kolejnej już 11. edycji Spartakiady Kół Gospodyń, więc gdzieś tam szykują się poszczególne drużyny, będzie też reprezentacja z Cieszyna. Cieszę się, jeśli mogę też reprezentować Cieszyn właśnie na różnych spotkaniach, bo co chwilę jestem gdzieś w regionie, w różnych gminach, powiatach i zawsze podkreślam, że jestem z Cieszyna i powiem panu, że ostatnio ogromną radość poczułam i taką dumę, ale też ogromne wzruszenie, jak na jubileuszu jednego z zespołów kół gospodyń wiejskich zespół rozpoczął ten jubileusz naszą cieszyńską, można powiedzieć, pieśnią Ojcowski Dom na stojąco. I właśnie wzięło się to stąd, że my na naszych przeglądach zespołów kół gospodyń, kiedy robimy je na Śląsku Cieszyńskim, to zawsze staramy się właśnie tą pieśń tam włączyć i te zespoły to zobaczyły. Zobaczyły nasze wzruszenie przy tym, zobaczyły, jak to jest ważna pieśń, jaką głęboką wartość niosą słowa tej pieśni. Ojcowski Dom i po prostu właśnie gdzieś w innych regionach Polski też tą pieśń można usłyszeć. I to było dla mnie ogromnie wzruszające i takie też ważne. Też się udaje tą naszą piękną, cieszyńską tradycję i kulturę właśnie gdzieś tam rozpowszechniać i jest ona po prostu akceptowana i powielana, więc cieszę się z tego bardzo. I też pani działalność właśnie na rzecz tej społeczności i ziemi cieszyńskiej została dostrzeżona. Gratuluję srebrnej cieszynianki, która będzie przyznana za niedługo. Dziękuję bardzo. Dlatego to jest dla mnie, chociaż to się nie robi dla nagród, ale to dostrzeżenie, docenienie sprawiło mi ogromną radość, także gdzieś tam nawet w pewnym momencie i wybory poszły jakoś na drugi plan, bo mówię, ja już wygrałam, ja po prostu już tak ogromnie się cieszyłam z tego, chociaż tak naprawdę tego typu nagroda powinna spowodować, że nie można osiąść na laurach, tylko trzeba jeszcze więcej się zmobilizować i robić jeszcze więcej, bo widać, że jest to potrzebne. Także, no ale jest to takie miłe, na pewno sympatyczne. Tutaj bardzo dziękuję właśnie moim koleżankom, kolegom z tych różnych organizacji społecznych, z którymi tak właśnie życzliwie się mi współpracuje, że gdzieś tam właśnie złożyli ten wniosek, że jakoś tam fajnie zaopiniowali. Także to jest to dla mnie taką najwspanialszą nagrodą, chociaż tak mówię, nie pracuje się dla nagród i dla jakichś tam pozycji, ale jest to miłe. Tak, na pewno cieszą. A jeżeli chodzi o przygodę z polityką, to jak to się zaczęło? Moja przygoda z PSL-em, bo jestem wierna i mam nadzieję, że pozostanę wierna dozgonnie właśnie Polskiemu Stronnictwu Ludowego. Tak naprawdę to jest historia rodzinna.
ponieważ siostra mojej babci, zresztą też sławna cieszynianka, bo lampa jedna na uliczce cieszyńskich kobiet poświęcona jest Racheli Annie Szalbot, która była siostrą mojej babci. Ona w pewnym etapie swojego życia była działaczką, żołnierką, można powiedzieć, batalionów chłopskich. To była właśnie podczas II wojny światowej. Taka żołnierska, można powiedzieć, armia, która wspomagała właśnie polską armię walczącą w tym, żeby pomagać naszemu krajowi odzyskać niepodległość i wolność. I była bardzo zaangażowana, zresztą Anna Szalbot-Rachela miała swój udział w znalezieniu ładunku zrzuconego nad Dębowcem właśnie przez cichotwiernych, tak? Także była, ponieważ była harcerką, miała doświadczenie, została poproszona przez bataliony chłopskie o to, żeby właśnie pomóc, bo przez kilka tygodni szukali, nie mogli znaleźć, jej się udało. No i później została właśnie doceniona, została zaangażowana w szeregi batalionów chłopskich, jako właśnie to był ten organ taki walczący z Stronnictwa Ludowego, w związku z tym Ruchu Ludowego i potem pomagała więźniom oświęcimskim, ponieważ była pielęgniarką, ona była ewangelicką diakonisą. Niedawno właśnie w Dzięgielowie obchodzono piękny jubileusz stulecia, też w nim uczestniczyłam, bo ona tam była właśnie, tam się kształciła, tam była jedną z tych pierwszych wyświęconych diakonis ewangelickich, które służyły po prostu potrzebującym sierotom, dzieciom, gdzieś tam żydowskim, opuszczonym, biednym, pokrzywdzonym. I później tą swoją działalność pielęgniarską realizowała właśnie w pobliżu Oświęcimia. Jest w ogóle taka książka w pobliżu Oświęcimia, gdzie Wojciech Jakiełek, komenda tych batalionów chłopskich tutaj na ten region, właśnie ją opisuje. Później była łączniczką także z Warszawą. No i to, że ona właśnie działała w tych batalionach chłopskich. Ja jako dziecko gdzieś tam słyszałam o tej historii. Później mój tata gdzieś tam dostał pośmiertnie Rachela została odznaczona najwyższymi odznaczeniami. To odznaczenie było u nas w domu. I ja zawsze gdzieś tam, ona była po prostu taką dla mnie zawsze bohaterką, takim wyznacznikiem, jak to ważne jest pracować dla innych, poświęcać się dla innych. Stąd, kiedy gdzieś tam kiedyś ktoś mi zaproponował pierwszy udział w wyborach, to był chyba 2007 rok, no to nie wyobrażałam sobie, że można z innej partii niż z PSL-u, bo ten Ruch Ludowy gdzieś tam był mi zawsze bliski. Do tego mam nawet w rodzinie kogoś, kto gdzieś tam jest spokrewniony z Wincentem Witosem i właśnie gdzieś tam zawsze też mi opowiadali, jaki to jest po prostu bardzo wartościowy ruch i taki fajny. Więc kiedyś tam pierwszy raz startowałam jeszcze nie jako członek tej partii, ale po też fajnym wyniku, pamiętam wtedy, chyba miałam pierwszy wynik ponad 1400 głosów i tam zostałam właśnie pełnoprawnym członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i ta przygoda trwa do dziś. Tak, ale nie czuję się jakimś takim politykiem. Dla mnie polityka to jest praca z ludźmi, dla ludzi i najważniejsza jest dla mnie ta praca na dole, także to mi sprawia dużą satysfakcję. Tak, żeby ludzie na dole pracowali, góra, żeby się dogadywała i jakoś to będzie. Jakie są Pani marzenia? Zapytam prawie, że na koniec. Na pewno, żeby była zgoda w naszym narodzie też, w naszych rodzinach, żeby gdzieś te podziały z ostatnich lat zostały zasypane i żebyśmy wreszcie zaczęli ze sobą współpracować, rozmawiać. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy mamy podobne cele, ale gdzieś tam po prostu ludzie gdzieś tam się zakopują na swoich stanowiskach, a tak naprawdę zapominamy o tym, że wszyscy chcemy się mieć dobrze, chcemy być zdrowi, szczęśliwi, chcemy mieć w miarę jakieś godne warunki życia, tylko mamy gdzieś tam może różne pomysły, jaką drogą do tego celu zmierzać, więc na pewno ta zgoda się nie bardzo marzy i to, żebyśmy byli po prostu dla siebie życzliwi, żebyśmy się więcej uśmiechali, żebyśmy po prostu pamiętali, że jesteśmy tutaj na ziemi na chwilę i tak naprawdę to, co robimy, to powinno być nie tylko, po prostu nie tylko myśleć, patrzeć na siebie, ale też na drugiego człowieka i na taką wspólnotę po prostu, że jesteśmy, powinniśmy być właśnie społeczni, współpracować ze sobą, starać się gdzieś tam życzliwie ze sobą rozmawiać. I ważne, żebyśmy właśnie rozmawiali, bo my się możemy różnić i to jest piękne, ale żebyśmy potrafili o tych swoich różnicach rozmawiać, a nie się kłócić, nie się wyzywać. Także to się mi marzy. To, że się zgodziłam na ten start w wyborach,
też właśnie gdzieś tam dla moich dzieci, dla mojej kochanej wnuczki, dla moich uczniów właśnie to podkreślam. Słuchajcie, my to robimy dla was, żebyście wy mogli żyć w takim kraju, gdzie ludzie ze sobą właśnie rozmawiają, a nie tylko się kłócą. Także to jest ważne, żeby umieć dochodzić do porozumienia, negocjować. Mam nadzieję, że teraz gdzieś tam naszym liderom u góry da się, że dają rady się właśnie życzliwie, różniąc się pięknie, ale żeby potrafili znaleźć jakieś wspólne konsensusy, dogadać się, żeby gdzieś wreszcie zaczęło być znowu normalnie. No, lepszej puenty nie można sobie wyobrazić tej rozmowy, więc życzę spełnienia tych marzeń i trzymam Dziękuję. kciuki za każde Pani działanie. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pani Tylko Donata dobrze. Koszusznik była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.